Podobno YouTube lubi unboxingi, więc nagramy unboxing. Paczki z Kary Space World, jak widać. Przyszły mi w końcu karty przechwytujące, tak? Czyli Elgato Gaming HD. Nie wiem, jak to wygląda. Taki materiał ciekawy chciałem nagrać. Zobaczę, co tu tam w środku. Pokaż kotku, co masz w środku. Oczywiście zaklejone. Cholera, no, nie użyłem jeszcze żadnych narzędzi. Będę rozrywał ręcznie. W środku powinny znajdować się dwie karty, ponieważ my wszystko zamawiamy razy dwa. No tak też jest. Dwie karty zapakowane elegancko. Jedna i druga. Okej, okay. Kartę na bok. Co w środku? Jak się tego używa? Nie mam bladego pojęcia. Zapewne już na niejednym filmie widzieliście, jak pewnie ktoś to obsługiwał, ale ja sam dopiero będę się uczył i dostrajał. Szczególnie ciekawe u mnie jest to, że wszystko musi być kupowane razy dwa. Chwila, weźmy sobie długopis. Przeleci w magiczny sposób z góry. Nie mam nożyczek, więc spróbuję to rozciąć w taki sposób. Niestety, tak jak się człowiek nie przygotował, brak doświadczenia jeszcze, wychodzi folia zabezpieczająca ściągnięta, ściągnę tylko z jednego, nie chcę mi się z obydwu boić też po co. Fajne pudełko, takie eleganckie, wyciąga się jak taśma. Jak taśmy magnetowidowe. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, jak to wyglądało. W środku, z tego co widzę, mamy kartę, która wygląda tak. Jest mała, mieści się na dłoni. Elgato HD 60, tak? Zamówione z kury z PC World. Koszt jednej to 150 funtów w tym momencie. W środku mamy kable. HDMI, tak? Nie, to jest kabel USB. USB do chyba mini USB, nie wiem jak to się ta część nazywa. Nie, w sumie to jest HDMI do mikro HDMI chyba. Nie, USB do mikro HDMI. Nie, nie znam się na tych standardach. W każdym razie taki troszeczkę zimny. W każdym razie ten kabel pasuje do tego slotu tu po lewej. Tutaj. I USB, czyli to do komputera idzie. Kabel AUX? Przeduszka? Zapewne do słuchawek, jak mnie mam. Jak dokładnie funkcjonuje, tego jeszcze nie wiem. Co dalej w środku? Jeszcze jeden kabel. Tak, to jest kabel HDMI. Duże HDMI. No, tych kabli HDMI teraz to będzie mi się po domu walało tyle, że rany boskie, bo już mam 4 w tym momencie. A tu jeszcze dwa master. Także generalnie w kabli HDMI to ciągnie dostatek. W środku jeszcze jakaś mini instrukcja obsługi. I coś tu pod tym. Zazwyczaj w takich pudełkach pod spodem coś jeszcze jest. Ale widzę, że to tutaj walczy. Stawia dość duży opór. Więc chyba nic pod spodem już nie ma. No, zdecydowanie. Tam nic nie ma, przynajmniej nic takiego, co jest zaprojektowane, żeby do tego sięgnąć. Także tak to wygląda. Kiedy zamówicie sobie Elgato Gaming HD 60. Karta dość popularna, wydaje mi się, dużo youtuberów na tym nagrywa. Dostaniecie kupę kabli, z którymi ja jeszcze nie wiem co zrobić. Jeszcze tego nie rozpinam. No i oczywiście samą kartę. Pięknie to poskładałem, prawda? Tak, fabrycznie. Tak samo było, tak samo przyszło. Karta nagrywa, przechwytuje w Full HD. Sorry, że tak macham, ale nie ogarniam, gdzie telefon leży. Karta przechwytuje w Full HD, nie ma 4K, zresztą żadna z moich konsol nie obsługuje 4K. W sumie to tylko jeden laptop, co dziwne, ten słabszy laptop obsługuje 4K, więc nie miałoby to najmniejszego sensu. Zatem jak widać, w końcu wezmę się za faktycznie przechwytywanie gameplay, tak? W końcu kanał gamingowy będzie mógł być o grach. Trochę czasu mi zeszło, bo sprawy prywatne.
też byliśmy w Polsce załatwiać ślub. I robiłem też preordery gier. Lista gier się wydłużyła. Dość konkretnie. Właśnie zauważyłem, że się w beznadziejny sposób film nagrywa, no ale trudno, może jakoś to będzie. Lista gier wydłużyła się dość konkretnie, zrobiliśmy preordery, także mamy już w kolejce The Crew 2 oraz For the Horizon 4, która jest świeżo po premierze. Zarówno na jednej, jak i na drugiej konsoli, zatem będzie się ciekawie działo, myślę. No i co, tyle na tą chwilę. Ja w tym momencie widzę, że będę musiał obrócić ten film, bo nie pomyślałem na samym początku. Tyle za unboxingu, dzięki za uwagę. Niedługo kolejne filmy, może za parę dni już coś się skleci.